Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w Ameryce zanika religijność, także i zanika dobroczynność. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jeszcze szereczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzyń o codziennych powiadomieniach. Także polecaj i oglądaj te codzienne zdemonetyzowane filmiki. Dobroczynność. No dobroczynność, czyli jałmużna, czyli ofiary. No większość ludzi, którzy chodzą do kościoła, do zboru czy do synagogi, no to udzielają się. W kościele katolickim daje się na tace. No nie są to duże sumy. W sumie kościół katolicki utrzymuje się z większych sum ofiarowywanych za chrzty, wesela i pogrzeby. W normalnym protestanckim zborze, no to tam ludzie się deklarują, tam dziesięcinę płacą. Żydzi również płacą dziesięcinę, tak, także to jest, wypada dać, po prostu wypadało kiedyś dać 1/10 swoich zarobków. No bo kościół, czy zbór, czy synagoga, no to daje jakieś takie poczucie grupy, daje poczucie powiązania, wspólnej tradycji, wartości rodzinne są propagowane i tak dalej, i tak dalej. Także że te dobre słowo w tym w kościele, czy w synagodze, czy w zborze protestanckim, no daje ludziom jakoś zadowolenie, no ale też daje powód do przemyśleń, no daje powód do tego, żeby właśnie dać jałmużnę mniej szczęśliwym, czy bardziej nieszczęśliwym, no czy w różnych jakichś takich sytuacjach. No i to są proporcje, to są widać te proporcje. W Ameryce ogólnie bardzo bogaci to dają dużo pieniędzy. Cała ta górne 1,5%, no to daje 86% wszystkich donacji. No, można to powiedzieć, że oni tam po prostu jak mają miliony czy dziesiątki milionów, no to sobie odpisują od podatków. No ale co to jest odpisanie podatków? Jak się odda milion dolarów, no to milion dolarów znika, a te milion dolarów, powiedzmy, trzeba by było nawet zapłacić połowę. No to i tak zostaje połowa. Tyle tylko, że co bogaty zrobi? No, większych domów nie zbuduje, lepszego jedzenia nie zje, także ofiarowywują. No i teraz w Ameryce jest w sumie kolosalny spadek uczęszczania do domów modlitwy. Kościoły katolickie zostały zdziesiątkowane, te nieustanne napady komunistów, robienie filmów i tak dalej, ludzie przestali chodzić do kościołów. No oczywiście, że są jakieś przypadki, no ale te przypadki, no to można powiedzieć, jest tam 1/100, 1/2/100, czyli te proporcje do społeczeństwa, no to reprezentują, no powinno być mniej, tak, jeżeli ktoś idzie do kościoła z powołaniem, no to powinno być mniej. No zdarzają się sytuacje również w synagogach i zdarzają się sytuacje w zborach protestanckich. No one są troszeczkę mniej nagłaśniane, no i zdecydowanie jest ich mniej. No ale ogólnie jest teraz ta nagonka w Kanadzie, jest nagonka na katolików za to, że tych nieszczęsnych Indian kanadyjskich uczyli, kształcili, trzymali w internatach, to teraz zrobią z katolików jakichś morderców, jakichś psychopatów, zmieniają proporcje, nie podają, no podają tam, że było kilkaset czy kilka tysięcy grobów, no ale jeżeli to jest na przestrzeni 100 czy 200 lat, no to średnio statystycznie to nie było tak źle. No. W każdym razie społeczeństwo przestaje chodzić do domów modlitwy. No jak chodzi do domów modlitwy, no to nie daje pieniędzy. Bo niewierzący ogólnie rzecz biorąc dają dużo mniej. Parę lat temu taka organizacja Dobroczynność USA zrobiła badania. No i co oni odkryli? Oni odkryli, że 65% wierzących czy należących do organizacji
religijnych, do parafii, no, byli aktywni religijni, to 65% tych ludzi dawało na cele dobroczynne, a tylko 43% ateistów dawało. Także półtora raza więcej było, można powiedzieć, ludzi, którzy jakoś uczęszczali na msze, czy na serwis, czy tak dalej. Także mieli te jakieś potrzeby duchowe, mieli możliwość tego, żeby oddać to, co mogli sobie zatrzymać. Rocznik amerykańskiej filantropii pokazuje, że w zasadzie ci, co chodzą, uczęszczają na msze, no to dają dwa razy więcej niż ci, którzy nie uczęszczają. Tak, także i to nie chodzi tylko o tą tacę, to chodzi o te wszystkie inne, do muzeów, do bibliotek, no gdziekolwiek tam jakieś laickie instytucje, ateistyczne instytucje, czy niezorganizowane w ramach własnej wiary. Teraz jest taka sytuacja, że wszyscy ci baby boomers, czyli ludzie urodzeni po wojnie, no bo wojna to była tragiczna sytuacja, no to 45 roku dzieci się rodziły z większość rodzin miała więcej dzieci, miało dwoje, troje, czworo, pięcioro, sześcioro. Także, że to był taki galop ku wolności, ku swobodzie, ku temu zadowoleniu, że wojna się zakończyła. No i do 68 roku chyba są oficjalnie ci baby boomers. No to mają teraz po 60, 70, 80 lat i to jest większość tego pokolenia jest religijna. Większość tego pokolenia jest religijna. Ma sporo pieniędzy na swoją emeryturę, no ale ma też sporo pieniędzy na oddanie czy rozdanie. Generacja, te pokolenie tysiąclatków, tych milenialsów, czyli urodzeni przed rokiem 2000, tak samo generacja Z, czyli tych generacja zdegenerowanych komunistów, urodzeni tam w 1995 do 2010 roku, także teraz mają po 20, powiedzmy 18-20 lat, wszyscy ci komuniści ateistyczni z kolorowymi włosami, odkrywający w sobie, że chłopak to jest dziewczyna, dziewczyna to jest chłopak, no to oni, kiedy potrzebne są do wypełnienia w ankietach religia, no to oni są nazywani żadna. To bo oni tam można napisać taka wiara, albo nan, czyli żaden, no i oni to wypełniają, także ci pokolenie tysiąclatków, no to 42% wypełnia, że nie ma żadnego powiązania. Pokolenie zdegenerowanych deklaruje się, że jest 44. No nie ma jeszcze połowy, no ale to są te duże ilości. Także ogólnie rzecz biorąc wygląda na to, że te zdobywanie pieniędzy, ten chęć wzbogacenia się, chęć niezależności, no te pokolenia zatraciły. One nie mają determinacji do tego, żeby zarabiać. Bardzo dużo z nich nie chce samochodu, nie chce domu, nie chce dzieci. Także bardzo snobistyczne, egoistyczne społeczeństwo rośnie. Do tego dołożyć brak jakiejś tej głębi w poszukiwaniu wiary czy w przekonaniach religijnych, to zostawia tych ludzi bardzo płytkimi, no ale to, co zostawia, to jest jeszcze to, że oni nie będą dawali. Oni nie mają potrzeby dawania jałmużny, dawania ofiary, dawania dobroczynnych
jakichś datków, to jest po prostu. No i teraz będzie w Ameryce dobroczynność jest bardzo popularna. Ludzie naprawdę dają pieniądze na lewo i na prawo. I to się wszystko skończy. No i teraz wszystkie te grupy charytatywne zaczynają kombinować, co zrobić z tym wszystkim. Co zrobić, żeby przekonać tych młodych ludzi, żeby jednak nie patrzyli w telefon, żeby tylko nie patrzyli na siebie, żeby popatrzyli się naokoło. No to ciężko jest osiągnąć, no bo w sumie ludzie ostatnio szczególnie zatracili jakąś potrzebę życia społecznego. Dużo organizacji, między innymi taka projekt, amerykański projekt włączenia, no taka lewicująca grupa, no to pokazywała, że te filantropijne działania, no wszystkich tych laickich, ateistycznych organizacji, no to oni najlepiej działają wtedy, kiedy jakoś się podłączą do organizacji religijnych. Tak, także jeżeli połączą te sekularne i religijne, no to mają jakieś te osiągnięcia. No cwaniacy, po prostu cwaniacy, ateiści, którzy mówią, żeby zniszczyć religię, kiedy chodzi o pieniądze. Przepraszam, no to zaczynają rozumieć, że ludzie religijni mają inne spojrzenie na świat niż ateiści, niż ludzie marksiści, socjaliści. No i wykorzystują to, tyle tylko, że zobaczymy, jak to długo będzie trwało. Szczególnie wśród czarnych. Wśród czarnych to jest te grupy bazowane na wierze, oferują no możliwość darowizn, no bo tam jest wśród czarnych jest naprawdę wielkie załamanie sytuacji rodzinnych. Tam 80% dzieci w rodzinach czarnych nie zna ojca. No to jest spowodowane tym, że demokraci od lat 60. po prostu zrobili czarnych niewolnikami, zrobili ich zależnymi od zasiłków, zrobili ich zależnymi od tego rządu, od państwa, od tego, że po prostu ten garnuszek tam jest. Zabili wszystkie te ambicje. Bardzo często w tych dzielnicach po prostu ludzie wymagają, no ale mieszkają na kupie, mieszkają w tych domach komunalnych. Nauka nie jest tam tak popychana, powiedzmy model ojca tam nie istnieje, także to wszystko jest niszczone powoli. Także ta siła religijnych organizacji, no to jest nieprawdopodobna. No te niereligijne organizacje robią co mogą, no ale jak organizacja, jak grupa nie ma jakichś rytuałów, jeżeli grupa ateistyczna nie ma jakiegoś przekonania. Teraz wszyscy ci komuniści, wszyscy ci socjaliści bez wiary, no to jedyne co w sobie mają, to nienawiść. To jest nienawiść, chęć zniszczenia. Ta nowa generacja ludzi jest bardzo destruktywna, jest bardzo niszcząca, jest bardzo niebezpieczna dla Ameryki, tak? Także Amerykanie powoli też się orientują, zaczynają widzieć to, co jest. No oczywiście, że te grupy ateistyczne zbierają poprzez ogłoszenia w radiu, w telewizji, na internecie, w klubach sportowych, na ulicach i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest coraz mniej. Ludzie nie chcą dawać, nie chcą partycypować, nie chcą mieć nic wspólnego z tym dawaniem i ofiarowywaniem. No, te nowe grupy
nienależące do żadnych organizacji się zwiększają, no ale chyba będzie jakieś przebudzenie. Już zaczyna być politycznie, to już teraz wybory międzyprezydenckie pokażą, że Ameryka po prostu się otrząsnęła. Także zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, Ameryka się otrząsnęła. Ameryka się otrząsnęła, wy też musicie się otrząsnąć. Także gdziekolwiek nie mieszkacie, po prostu głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie głosujcie na tych marksistów, leninistów, socjalistów. To jest jak zwykle syf, kiła i mogiła. Oni zawsze doprowadzają do ruiny. Amerykę też teraz doprowadzili do skraju katastrofy. No ale to wszystko się zmieni, to wszystko się poprawi. 5 miesięcy będzie to widać. W 2024 roku będą wybory prezydenckie. Tam też się wszystko poprawi, także wszystko będzie lepiej. Zdrowia dla normalnych.